Jan szedł z domu do przystanku autobusowego ze średnią prędkością 5 km na godzinę. Od razu wsiadł do szkolnego autobusu, czyli od razu jak na przystanek, jak rozumiem, który jechał z prędkością 60 km na godzinę aż do szkoły. Łączna odległość z jego domu do szkoły wynosi 35 km, a cała podróż zajęła półtorej godziny. Ile kilometrów przeszedł Jan, a ile kilometrów przejechał autobusem? No dobrze, jak zwykle zachęcam Cię, zatrzymaj odtwarzanie filmu i spróbuj najpierw samodzielnie rozwiązać to zadanie, a potem ewentualnie wróć i zobacz moje rozwiązanie. No ja zacznę może od rysunku takiego, żeby sobie lepiej to zwizualizować, co tutaj mamy. Tutaj może z boku sobie zrobię taki rysunek. Czyli mamy dom, tutaj będzie taki duży budynek szkoły. No i wiemy, że cała ta odległość od domu do szkoły to jest 35 km, czyli Kawał drogi ma Jan do szkoły, bo aż 35 km. No i część tej drogi pokonuje na pieszo, idąc do przystanku autobusowego. Czyli tutaj gdzieś mamy po drodze przystanek. Czyli tutaj może narysuję, że jest przystanek autobusowy. No i nie wiemy, jaka jest ta odległość. To właśnie mamy obliczyć. Czyli, jaka jest ta odległość od domu do przystanku, i to sobie oznacza jako x. No i mamy znaleźć tutaj też tę drugą odległość. Od przystanku do szkoły i tę odległość oznaczę jako y. No i to są te wartości, które mamy tutaj obliczyć. No i co my wiemy o tych odległościach x i y? No po pierwsze wiemy, że one w sumie dają 35 km. No to powiedzmy, że x jest w kilometrach, y jest w kilometrach, czyli x dodać y da nam w sumie 35. No i mamy takie równanie, no ale z tego równania jeszcze nie jesteśmy w stanie określić, ile jest równe x, a ile jest równe y. Wiemy tylko, że w sumie dają 35, potrzebujemy jeszcze drugiego równania na x i y. No i to drugie równanie napiszemy, korzystając z tego, że podane są prędkości, z jakimi przebył tę pierwszą odległość i tę drugą odległość. No i ile mu to zajęło w sumie? Ile czasu mu to zajęło w sumie? No to może tutaj sobie napiszę takie równanie na czas. Jak obliczyć czas z tych danych, które tutaj mamy? No, jeżeli wiemy, że tę pierwszą odległość x szedł z prędkością 5 km na godzinę, to jak obliczyć, ile czasu mu to zajęło? No, ten czas będzie oczywiście proporcjonalny do odległości. No i żeby obliczyć czas, no to trzeba odległość podzielić przez prędkość. Czyli czas, z jakim on przejdzie ten pierwszy kawałek, ten kawałek x, z taką prędkością, otrzymam, dzieląc odległość x. x jest w kilometra, czyli x kilometrów. Napiszę tu jednostki, żeby. Jak widać było, że jednostki się też zgadzają. X kilometrów. On szedł z prędkością 5 kilometrów na godzinę. No i widzimy, że, że właśnie jest OK z jednostkami, bo tutaj teraz kilometry się skrócą. Może wezmę to innym kolorem. Kilometry się skrócą. I tutaj mam godzinę w mianowniku. 1 przez godzinę. Dzielenie przez ułamek to jest to samo, co mnożenie przez odwrotność. Odwrotność 1 przez godzinę to będzie po prostu godzina. Czyli dostanę tutaj po prostu godzinę w liczniku. Czyli ten ułamek będzie miał wartość czasu wyrażonego w godzinach, jaki zajęło mu przejście tego odcinka x. No to do tego muszę dodać czas, jakim przejechał autobusem ten, ten odcinek y. Czyli y kilometrów muszę podzielić przez prędkość autobusu. 60 kilometrów na godzinę. No i to jest znowu. Kilometry się skrócą, godzina znajdzie się w liczniku, i tutaj mamy znowu czas w godzinach. No, wiemy, że w sumie to mu zajęło 1,5 godziny. No to mogę napisać drugie równanie, które z tego wynika. Tu. Po skróceniu przez mogę godzin, tych godzin nie przepisywać. Już sprawdziłem, że jednostki się zgadzają. Czyli to równanie jest takie, że x przez 5 dodać y przez 60 to daje w sumie i 1,5. No i mamy taki układ równań do rozwiązania. Układ równań x i y. No to jak ja go teraz rozwiążę? No powiedzmy, że doprowadzę do takiej postaci, kiedy wygodnie będzie odjąć stronami, tak żeby pozbyć się którejś zmiennej. Na przykład pozbędziemy się x. To w tym celu pomnożę to drugie równanie stronami przez minus 5. Czyli tak, pierwsze mogę przepisać x plus y równa się 35. Jak drugie pomnożę przez minus 5, to tutaj będę miał minus x po prostu, bo piątki się skrócą. 60 i minus 5 też się skróci i zostanie mi minus y przez 12. Dlatego, że 12 razy 5 to jest 60. A po prawej stronie co będę miał? 1,5 razy minus 5 to będzie 7,5 z minusem. Minus 7,5. No i teraz mogę tutaj dodać stronami. No i po lewej stronie x się odejmie, bo tak to dobrałem. I teraz tutaj mam y, odjąć y przez 12, czyli 1 odjąć 1 12. to jest to samo co 11 dwunastych y. A po prawej stronie mam 35 odjąć 7,5. 35 odjąć 7 to będzie 28. Odjąć jeszcze pół, to będzie 27,5. Czyli takie mam równanie, że 11 y to jest 27,5. No i teraz żeby to rozwiązać, to wystarczy, że tutaj obie strony pomnożę przez odwrotność tej liczby, czyli przez 12/11. Wtedy tutaj, tutaj po lewej stronie dostanę po prostu 1 przy y, współczynnik równy 1, a po prawej stronie będę miał 27,5 razy 1211 Razy 12 11, to żeby było wygodniej, to zapiszę też 27,5 w postaci ułamka zwykłego to będzie po prostu 55 drugich dlatego że 2 razy 27,5 to jest 55. Czyli to będzie 55 drugich, razy 12 11. No to teraz tutaj mogę poskracać. 2 i 12 się skróci, tu mi zostanie 1, a tu mi zostanie 6. 55 i 11 też się skróci, tu zostanie 1, tu zostanie 5. Czyli w mianowniku zostanie mi 1, a w liczniku mam 5 razy 6, czyli 30. Czyli y jest równe 30. Czyli ta odległość od przystanku do szkoły jest równa 30. 30 km. No to ile miał? Od domu do przystanku, no od 35 muszę odjąć 30, czyli x będzie równe 5 km. Czyli taka jest odpowiedź na to zadanie: że odległość od domu do przystanku, to ta, ta którą przeszedł, wynosiła 5 km, a 30 km przejechał autobusem.